Witam w kolejnym odcinku Współczynnika Doli. Dzisiaj po raz kolejny teleturnieje RTL Plus, które miały co najmniej jedną wersję zagraniczną. Tą oto piątkę już doskonale znacie. No a dzisiaj sprawdzimy, które z tych teleturniejów były emitowane na Słowacji. A ściślej rzecz ujmując, na antenie słowackiej komercyjnej stacji TV Markiza. Markiza to jest prawdopodobnie pierwsza komercyjna telewizja na Słowacji, nadająca już od ponad 20 lat. No i mając na koncie wiele różnych programów, wiele różnych teleturniejów również. No i wśród nich znalazły się również takie, które swoje niemieckie wersje miały emitowane na antenie RTL+. A teleturnieje te to Pokuszenie, czyli Jeopardy, czyli Wabank, oraz Kalesio Sztastia, czyli Glücksrad, czyli Koło Fortuny po prostu. A to oznacza, że współczynnik doli dla telewizji Markiza względem RTL Plus wynosi 40%. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym współczynniku doli. Cześć!